A teraz w wiadomościach kolejna historia walki z niemiecką bezduszną machiną państwa. Polka o trójkę dzieci odebrane przez niemiecki Jugendamt walczyła aż 9 miesięcy. W końcu udało się odzyskać dzieci dzięki pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Bartłomiej Graczak. 9 miesięcy rozłąki i wreszcie w domu. To radosny dzień, ale powracają koszmary. W styczniu Jugendamt odebrał jej trójkę dzieci, bo były mąż, obywatel Czarnogóry, uderzył ją w twarz, a na miejscu pojawiła się policja. Dwa dni po incydencie dzieci trafiły pod opiekę dziadków, ale Jugendamt zmienił zdanie. Zostały dzieci wyrwane bardzo haniebnie z rąk nauczycieli, dziadków. Matce i ojcu odebrano prawa do dzieci, nie mogli z nimi rozmawiać, zwłaszcza po polsku. Dzieci zostały rozdzielone, starszy syn trafił do placówki oddalonej o 100 km od bliźniaków. Koszmar, niesamowity koszmar, którego nie zapomnę nigdy i na pewno moje dzieci nie zapomną. Czy wracają do domu? Pomogła szybka interwencja resortu sprawiedliwości. Ten przypadek jest bardzo szczególny, dlatego że mama od początku szybko z nami się skontaktowała. To było bardzo ważne, żeby wkroczyć z działaniami na jak wcześniejszym etapie. W marcu rodzeństwo było razem, jednak ich stan emocjonalno-psychiczny był fatalny. Przebywały w ośrodku z trudną młodzieżą i co najgorsze z dala od matki. A ta walczyła jak lew o swoje dzieci. Od lipca spotykała je raz w tygodniu. Teraz są w domu przez pierwsze tygodnie, na próbę, później na stałe. Bardzo się cieszę, że taki jest finał, że dzieci wracają do niej. Ale to jest jedna tylko ze spraw, którymi zajmowaliśmy się w ostatnich miesiącach. Takich spraw jest wiele. Takich przypadków jest wiele, bo niemiecki Jugendamt odbiera dzieci z błahych powodów. Wystarczy donos sąsiada, który stwierdzi, że dziecko zbyt często płacze. Im więcej dzieci jest pod opieką Jugendamtu, tym urząd dostaje więcej pieniędzy od niemieckiego rządu. Udało mi się dotrzeć do pracownika Jugendamtu, który powiedział, że to jest najbardziej dochodowy biznes, bo to są miliardy euro. Walka w pojedynkę z machiną niemieckiego państwa z góry skazana jest na porażkę. Byłoby to niemożliwe. Osiągnęliśmy sukces jedyny w swoim rodzaju. Szacuje się, że w rękach niemieckiego Jugendamtu jest kilka tysięcy polskich dzieci. Nawet 1/3 wszystkich podopiecznych. Bartłomiej Graczak, Wiadomości.